Rozmowa dnia. W naszym studiu Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, witam jako reprezentant tych, którzy są już w pracy. Gratuluję. To my też. Kto będzie premierem polskiego rządu w grudniu? Osoba, którą wskaże Prawo i Sprawiedliwość. Dwa lata temu PiS, zdecydowanie największa partia obozu rządowego, koalicji rządowej, wskazała panią premier, wskazała wówczas jeszcze nie panią premier, tylko nowo wybraną poseł Beatę Szydło. Od tamtej pory nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o rekomendacje PiSu. A w styczniu kto będzie premierem polskiego rządu? Odpowiedź jest ta sama, ale jeżeli pan mnie pyta, bo o sprawach personalnych, tak się umówiliśmy w koalicji rządowej, nie będziemy mówić. Zakomunikuje to premier, ale jeżeli pan mnie pyta o termin, to planowaliśmy tę rekonstrukcję na przełom listopada i grudnia. Teraz sytuacja się o tyle zmieniła, że Platforma Obywatelska zapowiedziała złożenie konstruktywnego wotum nieufności pod bardzo haniebnym pretekstem, jakoby nasz rząd tolerował albo wręcz promował postawy rasistowskie. Najpierw ten wniosek odrzucimy, a dopiero potem przeprowadzimy rekonstrukcję, więc nieco się ona opóźni. Czyli początek stycznia, tak możemy powiedzieć? Też może wchodzić w grę, tym bardziej, że jak znam Grzegorza Schetynę, a znam i uważam, znam dobrze i uważam go za zręcznego polityka, to Platforma może złożyć ten wniosek nie jak zapowiadała na obecnym posiedzeniu, tylko za dwa tygodnie. Wtedy trzeba odczekać co najmniej tydzień, żeby przegłosować to wotum, a więc rzeczywiście sprawa przeciągnęła się do stycznia. To w tym wypadku, gdyby złożyła później, no to może z kolei rekonstrukcję można ogłosić wcześniej. Ale pan w wywiadzie, którego udzielił Super Expressowi dzisiaj, mówił tak. W rządzie potrzebne są głębsze zmiany niż zaproponowała premier Szydło, a przede wszystkim, i tutaj cytat dosłowny, udrożnienie procesów decyzyjnych. Co oznacza udrożnienie procesów decyzyjnych w rządzie? Kto tam nie słucha pani premier, nogi podstawia, hasa samopas? To nie jest tak, że ktoś nie słucha pani premier, tylko nas wszystkich ministrów, nie słuchają zbyt powolne procedury podejmowania decyzji. Od początku, kiedy powstał nasz rząd, mówiliśmy, że postaramy się w przeciwieństwie do naszych poprzedników przezwyciężyć tak zwaną klątwę silosowości, że każde ministerstwo jest zamkniętym światem, który nie komunikuje się z, czy słabo komunikuje się z innymi światami. I dużo nam się udało zrobić, chociażby ta ustawa, którą jutro ma podpisać pan prezydent, ustawę o innowacyjności. Co prawda formalnie rzecz biorąc to ja kierowałem pracami nad nią, ale ona powstawała w ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rozwoju. Ale są też przypadki mniej pozytywne. W tym wywiadzie, na który pan się powołuje, podałem przykład konstytucji dla biznesu. No tam pakiet, przez rok trwały ponad no ustalenia. Właśnie, pakiet bardzo ważnych dla przedsiębiorców ustaw, nie dających przedsiębiorcom żadnych przywilejów, tylko upraszczających prawo gospodarcze. Pan premier Morawiecki przedstawił je, jak pan redaktor słusznie zauważył, rok temu, no i dopiero po roku przyjął je rząd. Pewnie optymistycznie patrząc, wejdą w życie gdzieś od wiosny, stanowczo za późno. No ja przypominam sobie rozliczne artykuły, chociażby Jana Marii Rokity, który od bardzo, bardzo dawna mówi o tym, jak mocno trzeba zreformować rząd. Nie chodzi o kwestie personalne, tylko o to, jak to powinno być zorganizowane, że tak naprawdę zupełnie od początku trzeba to wymyślić, ale to jest temat na inną rozmowę. Ja teraz do zdjęcia chciałem nawiązać, takiego słynnego pana zdjęcia z lipca tego roku. Przegłosowano w Sejmie ustawy reformujące sądownictwo. Posłowie Koalicji Zjednoczonej Prawicy się cieszą, przybijają sobie piątki na sali. Zasępiony Jarosław Gowin siedzi z taką ponurą miną, dłonią podparta głowa. Krakowski stańczyk. Tak, i potem pan mówił, że głosował za, nie dlatego, że to dobre ustawy, tylko dlatego, że inaczej koalicja przestałaby istnieć. Jak będzie tym razem? Będzie pan za tymi ustawami już głosował prezydenckimi z przekonaniem? Nie wiem, z zadowoleniem może nawet? Tu nie mam żadnych zastrzeżeń ani wątpliwości. Zresztą w ciągu tych kilku miesięcy byłem w kontakcie z panem prezydentem, znałem te jego projekty i wydawały mi się, przez cały czas wydają mi się do dzisiaj bardzo przekonujące, tym bardziej, że wypracowano pewien kompromis między pierwotnymi
propozycjami pana prezydenta, a stanowiskiem głównej partii obozu rządowego Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast tamta moja zasępiona mina, no niestety była miną proroczą. To znaczy ja już wtedy przewidywałem, że będzie weto prezydenckie, że będzie jednak głęboki zakręt, najgłębszy zakręt, jaki przeszła koalicja rządowa w tej kadencji. Sądy na pewno trzeba zreformować. Mówię to z pełnym przekonaniem jako minister sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości, i te zmiany, które mam nadzieję, że przegłosujemy albo na tym, albo na następnym posiedzeniu Sejmu, to jest dopiero początek. Trzeba usprawnić procedury nie tylko w rządzie, trzeba usprawnić procedury sądowe, trzeba ograniczyć zakres spraw, jakimi zajmują się sędziowie, bo z jednej strony mamy ich rekordowo dużo, co jest bardzo kosztowne dla ogółu obywateli, ale z drugiej strony ci polscy sędziowie zajmują się też rekordowo szeroką gamą problemów. Duża część problemów, którymi w Polsce zajmują się sądy, w innych krajach europejskich czy krajach świata podlega innym, dużo z definicji szybciej działającym instytucjom. A pan jako minister sprawiedliwości był, jak się zapatruje na taki pomysł, wokół którego wydaje się jest zgoda ponadpartyjna, bo podoba się to i politykom PiS, nawet ministrowi sprawiedliwości się podoba i posłom Kukiza i chyba PSL-u też, a także niektórym w Platformie, wprowadzenie sędziów pokoju w Polsce, rozdzielenie jednak wyraźne tych drobnych spraw, którymi oni by się mieli zająć. Być może z wyboru powinni to być sędziowie, PSL też się ławników z wyboru dopomina. To byłby dobry kierunek zmian? To jest bardzo dobry kierunek zmian. Jako minister sprawiedliwości też planowałem tego typu reformy. Nie zdążyłem, bo po półtora roku zostałem odwołany, a duża część moich reform cofnięta. Natomiast rzeczywiście elementem usprawniania sądów mogłoby być oddzielenie, jakby wydzielenie z sądów, które działają według, no, jak już o tym wspomniałem, bardzo sztywnych procedur, i siłą rzeczy sprawy w sądach muszą się toczyć powoli, chociaż mogłyby się toczyć mniej powoli niż w polskich sądach obecnie, ale te drobne sprawy powinny być wydzielone i rozwiązywane bardzo szybko przez odrębną grupę, no, tych tak zwanych sędziów pokoju. Co będzie działo się z nową ustawą o szkolnictwie wyższym? Dużo gorzkich słów pod jej adresem padło z ust posłów koalicji Zjednoczonej Prawicy, przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, która ma za nią głosować. W gazetach dziś na ten temat też można nieco poczytać. Nie dla reformy Gowina, bo promuje neoliberalizm, cytuję z Rzeczpospolitej. Uniwersytet niczym korporacja i zarzut. Nowa ustawa sprawi, że uczelnie się skomercjalizują, ograniczy też ich autonomię, a kształtowanie studentów zgodnie z potrzebami rynku przeczy nauce społecznej Kościoła i deprecjonuje nauki humanistyczne, mówi profesor Włodzimierz Bernacki. No, mocny front się przeciwko tej ustawie, panie premierze, szykuje. Ja jestem spokojny o przyszłość tej ustawy. Mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją. Zdecydowana większość środowiska akademickiego popiera tę ustawę. To jest pierwszy taki przypadek, żeby grupa zawodowa, której głębokie reformy dotykają, oczekiwała z nadzieją na te reformy, natomiast część polityków głównie o poglądach takich, powiedziałbym, lewicowych, niezależnie od tego, z którego są klubu, część polityków podnosi zastrzeżenia. Jeżeli ktoś mówi, że to jest ustawa neoliberalna, to ja z równym sensem mógłbym powiedzieć, że moi oponenci prezentują stanowisko neokomunistyczne. Nie ma sensu przerzucanie się tego typu inwektywami. Ta reforma jest przygotowywana od 2 lat w ścisłym dialogu ze środowiskiem akademickim, wejdzie w życie. Pytanie jeszcze na koniec. O koniec zakupów w niedzielę, bo dużo emocji teraz wokół tego, jak zmieniane będą sądy, ordynacji wyborczej, a już wiemy, że całkiem możliwe jest, że społeczna rewolucja się zacznie w marcu przyszłego roku. Wtedy po raz pierwszy sklepy miałyby być zamknięte w niedzielę, potem w drugą i trzecią niedzielę miesiąca, rok później tylko jedna handlowa niedziela w miesiącu. Jesteśmy coraz bliżej tego typu rozwiązań. Jak pan ocenia te propozycje? Ja i moja partia opowiadaliśmy się od samego początku za zakazem handlu w niedzielę w sklepach wielkopowierzchniowych. Wydaje mi się, że ten zakaz rozciągnięto bardzo szeroko.
być może zbyt szeroko, nie wiem, czy Polacy to zaakceptują. Dlatego takie stopniowe wprowadzanie tej reformy jest moim zdaniem przejawem z jednej strony rozsądku politycznego, a z drugiej strony szacunku dla obywateli. Zobaczymy po pierwszym roku, jak Polacy przyjmują tę reformę. My pamiętamy wszyscy przypadek Węgier, gdzie wprowadzono taki zakaz i po roku Viktor Orban musiał się z niego wycofać na skutek wyraźnego niezadowolenia obywateli. Mam nadzieję, że w Polsce takiej sytuacji unikniemy. Mówił Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, gość Sygnał Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Była to rozmowa dnia.